Witam Was serdecznie w najnowszym, 80. już, odcinku dwutygodnika bibliotecznego Co czytasz? Rozpoczniemy od książki Juno Anny Dziewit-Meller. Następnie zmienimy klimat na nieco lżejszy z książką Szczęście ma smak szarlotki Weroniki Psiuk. A skończymy tę część dla starszych czytelników takim opracowaniem psychologicznym. Co powie mama? Jak się uniezależnić i uzdrowić relacje z rodzicami Sandry Konrad? Część dla młodszych czytelników z kolei rozpoczniemy babcochą Justyny Bednarek. Następnie przeniesiemy się do świata starożytnego Egiptu z pierwszą częścią komiksowej serii Alemina zatytułowaną Ścigana. Autorstwa Carol Trevor. Zakończymy zaś w klimacie wybitnie słowiańskim z książką Co się zdarzyło w Swaraugowie? Mity słowiańskie dla dzieci Michała Łuszyńskiego. Serdecznie zapraszam do oglądania. Tytuł tej powieści może przywodzić na myśl rzymską boginię Junonę, opiekunkę małżeństw, opiekunkę kobiet. I nie będzie to do końca błędny trop, chociaż akcja tej powieści będzie się toczyła w czasach zdecydowanie współczesnych, a sama nazwa Juno będzie nazwą jednego z mazurskich jezior, w okolicy którego rozgrywało się dzieciństwo dwóch głównych bohaterek, dwóch sióstr, Aleksandry i Marianny. Obie siostry dzieliła bardzo niewielka różnica wieku, ale poza tym różniły się niemal wszystkim. Starsza z sióstr, Aleksandra, była takiej dość pospolitej urody. Ułożyła sobie życie, wyszła za mąż, miała trzech synów, pracowała w telewizji śniadaniowej, a dodatkowo jeszcze jej pasją było pisanie. Pisała kilka książek dla dzieci i zajmowała się też tematyką poważniejszą, czyli taką polską, nieznaną astronomką, która poprawiała dzieła Keplera. Zresztą właśnie zbieranie materiałów na temat tej kobiety, no i pisanie na jej temat, choć było drogą przez mękę, no to stało się takim dziełem życia Aleksandry. Jej siostra z kolei, Marianna, różniła się no przede wszystkim pod względem urody. Już od najmłodszych lat zachwycała wszystkich no idealną niemalże urodą. Była taką trzpiotką, wszędzie jej było pełno, bardzo się buntowała, ale wyszła też szczęśliwie za mąż. Jedynym cieniem, który położył się na jej małżeństwie, było to, że no nie mogli się z mężem doczekać potomka. I tak naprawdę jej dorosłe życie no, skupiło się właśnie wokół ciągłych prób zajścia w ciąży, a potem utrzymania tej ciąży. Juno będzie więc opowieścią o życiu tych obu kobiet, o ich zmaganiach z codziennością, bo tym, co będzie się przewijało cały czas przez tę opowieść, bez względu na to, kogo będzie opisywana historia dotyczyła, to będzie kwestia długu, kwestia takiego poczucia, że jesteśmy komuś coś winni. I to w takiej formie wielopoziomowej. Z jednej strony będzie kwestia długu bezpośrednio rozumiana, czyli kwestia tego, że Aleksandra i jej mąż, aby zamieszkać w Warszawie, no musieli wziąć kredyt hipoteczny, zadłużyć się na wiele lat, żeby jakoś to swoje dorosłe życie prowadzić. Z kolei Marianna ze swoim mężem no była w o tyle komfortowej sytuacji, że pozostała na mazurskiej ziemi, w rodzinnych stronach, a do wybudowania domu dużą cegiełkę dołożył ojciec, który po prostu pożyczył im pieniądze, no, sprawiając, że nie musieli brać żadnego kredytu. Ale też kwestia tego długu, tego bycia winnym komuś czegoś, będzie się też pojawiała na wielu innych poziomach. Głównym takim wątkiem dotyczącym właśnie tego poczucia winy będzie sprawa związana z narodzinami Marianny, bowiem tutaj wskutek błędu lekarskiego w czasie porodu Marianny zmarła jej matka. Dziewczyna będzie miała więc takie poczucie przez całe swoje dorosłe życie, że no jest matce coś winna, że skoro już poniosła ona taką ofiarę, rodząc ją, wydając ją na świat, no to musi tak to swoje życie poprowadzić, aby zadośćuczynić w jakiś sposób tej stracie. I takich wątków będzie tutaj naprawdę dużo, ale nie będzie to wcale jakaś gorzka, smutna, refleksyjna bardzo opowieść. Będzie ona bowiem napisana świetnym stylem. Mi on osobiście przypominał trochę styl Sylwii Hutnik.
Będzie to taki styl narracji, trochę jakby się siedziało z psiapsiłą przy kawie albo przy czymś mocniejszym i po prostu z nią rozmawiało, słuchało jej opowieści. Bo będzie tutaj mnóstwo śmiechu przez łzy, będzie mnóstwo czarnego humoru. Także czyta się to, słuchajcie, naprawdę świetnie. Jeżeli lubicie takie klimaty i przede wszystkim jeżeli lubicie ten styl narracji, to naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam. Trzydzieste urodziny to taki okres graniczny, zamykający może, no nie młodość jeszcze, ale taką młodą dorosłość, taką dorosłość trochę bardziej beztroską, a otwierający, przynajmniej w teorii, taką już dorosłość poważniejszą. Tego zdania jest również główna bohaterka tej powieści, Mira. Mira właśnie jest w przededniu swoich 30 urodzin, postanawia zrobić taki mały bilans swojego życia, tworzy taką listę rzeczy do zrobienia przed 30. Na tej liście znajdują się bardzo różne rzeczy. Począwszy od takich spraw jak wykonanie takich kompleksowych badań lekarskich, takiego swoistego przeglądu, uporządkowanie szaf, wspólny z przyjaciółką wyjazd gdzieś na Mazury, ale na tej liście znajdą się rzeczy też trudniejsze, jak na przykład zmiana pracy czy znalezienie konkretnego mężczyzny. Trzeba Wam bowiem wiedzieć, że Mira znajduje się w takiej sytuacji życiowej, spełnia się zawodowo jako nauczycielka, ale równocześnie czuje się już tej pracy trochę wypalona. Jest też matką 7-letniej córeczki, ale wychowuje dziecko samotnie, bo rozstała się ze swoim byłym narzeczonym po tym, jak stwierdziła, że no nie dorósł on do tego związku. Uznawał on bowiem, że kolejne pomysły na nowe interesy, nowe biznesy są ważniejsze niż jego rodzina i to im poświęcał zdecydowanie większość swojego czasu. No tym bardziej, że te pomysły niejednokrotnie były dość poronione, kolejne interesy upadały i nic dobrego to ze sobą nie niosło, a tylko psuło wzajemne relacje. Mira nie podchodziła jakoś tak bardzo drastycznie do tej swojej listy, traktowała to raczej jako no, pewne wyzwanie. Wierzcie mi lub nie, ale los postawił na jej drodze pewnego brązowo-okiego kelnera o głębokim, niskim głosie, z którym co prawda spotkają się dość przypadkowo, ale rzecz jasna, prędzej czy później Mira nawiąże znajomość, ale nie będzie się tutaj wszystko układało tak słodko, bo okaże się, że właśnie ów były narzeczony Miry no zacznie robić do niej jakieś dziwne podchody. Będzie próbował umawiać się z nią na randki, będzie próbował przekonywać ją, że zmienił się, że dojrzał do tego, żeby wrócić do niej, żeby tworzyć z nią kompletną rodzinę, wspólnie zajmować się ich córką. Mira stanie przed takim dylematem, że no z jednej strony nie do końca będzie chciała uwierzyć w tę jego zmianę, będzie gdzieś podskórnie czuła, że coś się kryje za tym niefajnego, no ale równocześnie pomyśli sobie, że no hej, minęło 7 lat, może się facet faktycznie zmienił, może warto tę szansę mu dać. Jak to się wszystko potoczy i skończy, tego już Wam rzecz jasna nie zdradzę. Powiem tylko, że będzie tu się działo naprawdę sporo. Książka jest napisana takim lekkim, wartkim stylem, pełnym humoru. To nie będzie takie ckliwe romansidło, to będzie naprawdę dobrze napisana, wciągająca opowieść obyczajowa, w której będzie i śmiech, i płacz, i wzruszenie. No końcówka w ogóle rozwali nieco system. Także jeżeli lubicie takie lekkie, humorystyczne opowieści, to myślę, że bardzo Wam się ta powieść spodoba i myślę, że będzie to świetny wybór na jakieś wakacyjne wyjazdy, na letnie weekendy. Jeśli podczas podejmowania różnego rodzaju życiowych decyzji, mniej ważnych, bardziej ważnych, tułacze się Wam gdzieś z tyłu głowy takie pytanie, co powiedzieliby na to rodzice, co powiedziałaby mama czy tata, to ta książka będzie dla Was świetnym rozwiązaniem. Jest to bowiem książka właśnie o takim zdrowym oddzielaniu się od rodziców w dorosłym życiu. Ale nie chodzi tu absolutnie o zrywanie kontaktów, chodzi tu właśnie o poprawę tych kontaktów, poprawę tych relacji, takie ich uzdrowienie, po to, aby z jednej strony właśnie zachowując tę więź, też się uniezależnić, wydorośleć na tyle, aby samemu być odpowiedzialnym za własne życie, za podejmowane w nim decyzje, za to, kim tak naprawdę w tym życiu będziemy. Takim
leitmotivem, który w tej książce będzie się powtarzał, a równocześnie, który będzie no, takim pierwszym krokiem do zdiagnozowania jakichś problemów w naszym życiu, będzie konieczność odnalezienia dziecka, odnalezienia takiej dziecięcej cząstki zarówno w nas samych, jak i w naszych rodzicach. Ta cząstka dziecięca w nas to będzie ta cząstka, która no, czuje jakieś niedobory, jeżeli chodzi o kontakt z rodzicami. Znalezienie tej cząstki jest kluczowe do tego, aby w ogóle zacząć diagnozę tego, w czym tkwi problem, co nas tak naprawdę boli i uwiera w tym wszystkim. A równocześnie chodzi też o to, aby spojrzeć na swoich rodziców inaczej niż tylko na rodziców. No bo przecież oni też są czyimiś dziećmi, czyimiś wnukami. Należy też znaleźć właśnie tę ich cząstkę dziecięcą, bo być może oni też mają jakieś niedobory w stosunku do swoich rodziców, do swojego domu rodzinnego. I te niedobory, te problemy z własnego dzieciństwa przekładają na swoją rodzinę. Jest to książka o tyle ciekawa, że no nie jest to taki coachingowy poradnik, w którym mnóstwo jest jakichś maksym, jakichś złotych myśli, które no po zastosowaniu, po wprowadzeniu będą działały jak zaklęcie, że jeżeli jakieś tam hasło 10 razy każdego ranka będzie się powtarzać, to ono w magiczny sposób zadziała i uzdrowi od razu wszystko. Nie, to jest w zasadzie książka, która daje pewne narzędzia, pokazuje od czego warto zacząć, na co warto zwrócić uwagę, ale absolutnie nie daje gotowych odpowiedzi i nie jest jakimś takim no, remedium na problemy. Pokazuje jednak, od czego warto zacząć samemu i w jaki sposób można spróbować te relacje i to zdrowe oddzielenie właśnie od rodziców dokonać na własną rękę. Także serdecznie polecam. Książka jest napisana w bardzo fajny sposób, taki bardzo czytelny, bardzo łatwo przyswajalny przez czytelnika. Nie ma tutaj jakiegoś takiego nadmiernego psychologizowania. Warto przeczytać tę pozycję po to, aby inaczej spojrzeć na swoje życie. Może dostrzec właśnie jakieś drugie dno we własnych relacjach z rodzicami czy z partnerami, we własnych takich życiowych problemach. Serdecznie polecam. Tytułowa babcocha to czarownica, którą do wsi Grajdołek przywiała gradowa chmura. Ale to nie była taka wieźma, która chciałaby szkodzić ludziom, która zbudowałaby domek z piernika po to, żeby ściągnąć do niego dzieci, a następnie je zjeść. Nie, babcocha była sympatyczną staruszką, która swoje umiejętności i znajomość zaklęć oraz różnych mikstur stosowała raczej wówczas, kiedy komuś działa się krzywda, kiedy no, trzeba było zareagować na zło albo głupotę. Sęk jednak w tym, że nie wszystkim spodobało się to, że babcocha zamieszkała we wsi. Między innymi sołtys i młynarz, no dwie takie najważniejsze osoby w tej miejscowości, postanowiły się na początku babcochy pozbyć. Stwierdzili, że to nie jest dobry pomysł, aby taka osoba mieszkała w ich wiosce, że tak naprawdę nie wiadomo do końca, co ta babcocha ma za plany, skąd się w ogóle wzięła i tak dalej, ale te ich próby pozbycia się z czarownicy no szybko spełzły na niczym, bo babcocha sobie bez problemu z nimi poradziła swoimi metodami. No tym bardziej, że wkrótce zarówno sołtys, jak i młynarz mieli się przekonać, że jednak dobrze mieć taką babcochę w swojej wiosce, bo kiedy pojawiały się różnego rodzaju problemy, to babcocha bardzo chętnie pomagała. Od naprawdę bardzo takich prozaicznych sytuacji, kiedy na przykład jeden z żołędzi upadł gdzieś daleko i obawiał się, że nie wyrośnie z niego drzewo, babcocha no, zrobiła swoje czary mary i sprawiła, że żołędź ten wykiełkował i miał szansę zmienić się w wielki, potężny dąb. Ale czarownica zajmowała się też sprawami poważniejszymi, pomagała ludziom, między innymi małej Bernadecie, która zaprzyjaźniła się z babcochą, a która miała taką dosyć nieciekawą sytuację w domu. Miała tylko jednego rodzica, zajmował się nią tata, który na dodatek jeszcze lubił zaglądać do butelki z sokiem malinowym. Babcocha postanowiła znaleźć tacie Bernadety drugą połówkę, kogoś, w kim mógłby się zakochać i z kim mógłby stworzyć szczęśliwą rodzinę.
odbędzie się to w sposób zabawny, tym bardziej, że we wszystkim będzie troszeczkę przeszkadzać małe licho, które również będzie mieszkało w tym samym domu co babcocha, które rzecz jasna nie będzie miało złych zamiarów, no ale czasami te jego próby zrobienia czegoś dobrego będą przynosiły zupełnie odwrotny skutek. Czy się babcosze uda zeswatać tatę Bernadety ze sklepikarką Renatą, czy jednak nawet moce babcochy będą tutaj niewystarczająco potężne? Tu już odsyłam Was do książki i serdecznie polecam tę opowieść. Tu oczywiście takich przygód różnych, zabawnych, śmiesznych będzie naprawdę całkiem sporo, bo też tych spraw, w które babcocha się zaangażuje, będzie naprawdę dużo. Będzie to opowieść, no jak wspomniałam, ciepła, sympatyczna, zabawna, ale też nie pozbawiona mądrych i wartościowych treści. Także serdecznie polecam. Tytułowa bohaterka tej serii, Alemina, jest królewską córką. Ściślej mówiąc, jest córką faraon kobiety królowej Hatszepsut. Ale akcja tej powieści toczy się w czasach współczesnych. Skąd więc królowa Hatszepsut? No, trzeba Wam wiedzieć, że Alemina nie jest zwykłą dziewczynką. Jest ożywioną mumią, której ciało zabandażowane do tej pory spoczywało w sarkofagu w podziemiach Kairskiego Muzeum. Jak to się stało, że dziewczynka ożyła? Tego się w tej pierwszej części jeszcze nie dowiemy. Wiadomo tylko, że nie jest ona jedyną taką ożywioną postacią. Wiadomo to z tego powodu, że odwiedza ją mama, sama królowa Hatszepsut, która w pewnym momencie wyjawi jej trochę tajemnic na temat jej życia, ale tu już nie uprzedzam faktów. Jak się możecie domyślać, no Alemina, mając świadomość tego, że no, żyje w jakiejś formie, nie tkwi oczywiście w tym swoim sarkofagu, ale wychodzi na zewnątrz, nocami bawiąc się w salach muzeum ze swoją jedyną przyjaciółką, małą wydrą, co, jak się możecie domyśleć, no w którymś momencie już zaczyna ją lekko nużyć, no bo ile można wymyślać takich zabaw? Tym bardziej, że no musi rzecz jasna uważać, żeby niczego w tym muzeum nie popsuć, to raz, a druga sprawa, musi też uważać, aby nie zostać dostrzeżoną, żeby na przykład, nie wiem, nie nagrał jej system monitoringu, czy dostrzegł któryś ze strażników muzeum. Ale wkrótce okaże się, że to nie będą jedyne zmartwienia dziewczyny. Królowa Hatszepsut zdradzi córce, że na tropie ożywionych znajduje się pewna tajna organizacja. Na tropie ożywionych, ponieważ takich istot będzie więcej i to rozsianych po całym świecie i nie tylko związanych ze starożytnym Egiptem. Ta tajna organizacja zajmuje się wyłapywaniem tych istot. W jakim celu? Tego się tutaj jeszcze nie dowiemy. No można się jedynie domyślić, że nie jest to fajny cel, że nie mają oni na nic dobrego w planie wobec tych ożywionych. Ta organizacja trafiła już na trop Aleminy, wobec czego dziewczyna znalazła się w niebezpieczeństwie i królowa doradziła jej, aby salwowała się ucieczką z Egiptu do Londynu. Tam bowiem jest takie no, zbiorowisko ożywionych, które będzie dla niej miejscem ratunku, w którym dziewczyna powinna być bezpieczna. Alemina więc wybiera się w długą i pełną problemów podróż do Londynu. Powiem Wam tylko, że no do Londynu dotrze, ale to nie będzie wcale koniec jej problemów, bo ta tajna organizacja będzie ściśle podążała za jej tropem i do tego Londynu, do tego środowiska ożywionych również trafi. Ale co będzie dalej, no to już podpowie nam kolejny tom przygód Aleminy. Powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo ciekawa zapowiedź serii, bardzo naprawdę udana. Tutaj najfajniejsze jest to, że te elementy grozy, czyli właśnie te pościgi, zmagania z tą tajną organizacją, przeplatają się z elementami humorystycznymi. No tutaj przezabawna jest między innymi podróż statkiem z Kairu do Londynu. Także tutaj ta groza z humorem no świetnie się równoważą i sprawiają, że przede wszystkim no jest to oczywiście bardzo wciągająca, interesująca historia, ale też, że frajdę z tej lektury będą mieli nie tylko najmłodsi czytelnicy, ale również czytelnicy ci starsi. Serdecznie polecam. Wbrew
tytułowi w tej książce będziemy mieli raczej do czynienia z baśniami słowiańskimi niż z typowymi mitami. Chociaż sposób przedstawienia tutaj bogów słowiańskich bardzo przypomina tych, których przedstawiono chociażby w mitologii greckiej. Te ich przygody, ich charaktery, które bardzo przypominają charaktery ludzkie, no właśnie przywodzą na myśl tamte właśnie starogreckie opowieści. Tutaj akcja będzie się działa w trzech takich krainach, lokacjach. Pierwsza z nich to będzie właśnie tytułowe Sfaragowo, czyli kraina zamieszkała przez właśnie owych słowiańskich bogów. Druga kraina to Wołotowo, zamieszkana przez olbrzymów, przez Wołotów. Trzecia natomiast to Imowo, zamieszkaną przez ludzi. Mieszkańcy tych trzech lokacji żyją ze sobą w takiej no, sąsiedzkiej symbiozie, można powiedzieć, ale niestety nie udaje im się unikać konfliktów. Przede wszystkim dotyczy to owych Wołotów, czyli olbrzymów, którzy no, przede wszystkim zazdroszczą bogom ich nieśmiertelności. Bogowie bowiem mają specjalny napój, specjalne jadło, niczym właśnie ci bogowie greccy z nektarami ambrozją, z tym, że tutaj w przypadku Słowian najważniejsza jest jełka, czyli takie magiczne piwo, które właśnie daje im nieśmiertelność. Wołotowie próbują więc to piwo im wykraść, aby no, samemu stać się nieśmiertelnymi. Zresztą nie ograniczają się do jełki, bo próbują też wykraść niebiańskie krowy, których mięso również daje nieśmiertelność, ale też próbują wykraść między innymi piorun bogowi Perunowi. Zresztą generalnie są to istoty dość złośliwe, mściwe, które zdają się we znaki zarówno bogom, jak i ludziom. Tych historii oczywiście będzie tutaj całkiem sporo. Wszystko zacznie się rzecz jasna od samego powstania świata, od momentu, kiedy niebo i ziemia były ze sobą jeszcze połączone, no a dopiero w momencie rozłączania dały początek światu, który znamy, dały początek wszystkim roślinom, istotom żywym, które na Ziemi się pojawiły i tak dalej. To, co moim zdaniem ciekawe w tym zbiorze, to fakt, że jeśli czytało się wcześniej jakieś, no właśnie, typowo mity słowiańskie, to tutaj no, nie ma takich powtórek. Te historie czyta się jak baśnie i to jeszcze baśnie takie kojarzące się z tymi dawnymi baśniami rosyjskimi. One są takie bardzo śpiewne. Dużo jest tutaj słów właśnie takich starosłowiańskich. Myślę, że właśnie przez to, że nie są to takie opowieści tylko i wyłącznie odnoszące się do dawnych wierzeń. One oczywiście w jakiś sposób też objaśniają świat, jak powstało to czy tamto, ale są to przede wszystkim historie o przygodach tych bogów, o przygodach tych istot żyjących gdzieś tam dawno, dawno temu. Także jeśli jesteście zainteresowani tematyką, to na pewno się Wam te opowieści spodobają. Polecam.